Cześć, witam was serdecznie w 160. odcinku mojego Pograjmy. W tym odcinku oczywiście ruszymy na poszukiwania tego śnieżnego trolla. Ale najpierw musimy się przespać do rana. Od razu mówię, że jeśli nie spieprzę tego, trafimy do niego od razu, ponieważ specjalnie poza odcinkiem poszedłem go poszukać, no bo wiecie, no tak głupio cały czas wszędzie łazić i szukać czegoś na ekranie, jak możemy po prostu zrobić to poza ekranem. Także teleportujemy się do tego kamyczka i tutaj pójdziemy bodaj czy gdzieś tutaj. Także o ile się nie zgubię, a mam nadzieję, że się nie będę tak gubił, bo zaczynam coraz bardziej się orientować w tej lokacji, to powinniśmy zaraz dotrzeć do... do śnieżnego trolla. Nie skończyłem myśli, przepraszam. No nie, serio? O, chodziło, fajnie. Jak coś, to oczywiście trafiłem, na szczęście. A samego śnieżnego trolla znajdziecie tutaj. Niestety jest tutaj przepaść. Nie można do niej jakoś tutaj wrócić z powrotem, więc trzeba po prostu mieć aktywowany teleport. Przynajmniej tak to obczaiłem. Może jest jakiś... O, naprawdę. Co jest? Nie chwyciło cię? No, to było naprawdę dziwne. Ale duży duża bestia. No ale na szczęście... Powinien to być chyba unikatowy potwór, który by nam póki na punkty nauki, ale trudno już. Ma trofeum czaszkę białego trolla, 200 witalności nam daje, mutagen witalności i oczywiście kamień duszy, no i skóra białego trolla. Także już tą skórę mamy, to sprawa jest załatwiona. Tutaj sobie jeszcze przejdziemy. Jak widzicie, nie ma tutaj jako tako żadnego wyjścia drugiego. Jeszcze poszukamy, rozejrzymy się jeszcze, ale z tego co mi się wydaje, to po prostu tutaj trzeba się teleportować. Także nie wiem, na jakiej zasadzie ten wódz orków myślał, że my tutaj ten wejdziemy, skoro no... Chyba, że to nie o tego trolla chodzi, ale raczej wątpię. Proszę, tutaj mamy nowy hełm. Ten nakrycie berserkera, który daje nam 40 ochrony przed obrażeniami fizycznymi i przed strzałami 45, tak? Tak. No to nam daje trochę mało tej ochrony przed magią i ogniem, także o wiele lepsza jest to coś. No a wygląda mniej więcej tak, także jakby kogoś to ciekawiło, ma czapkę z głową niedźwiedzia, może się do czegoś jeszcze przyda. W każdym razie będziemy raczej w tym chodzić, chyba że uznacie, że to jest wyjątkowo głupie, albo ja to uznam, że to jest wyjątkowo głupie i wrócimy do rogów. Chociaż i tak moim zdaniem najlepszy hełm jaki tu był, to hełm tego najemnika. Ale jak widzicie, tutaj raczej wyjścia z tego miejsca nie ma. Chyba? Albo czekajcie. A, proszę, proszę, jednak cofam. Nie, jednak cofam cofanie. Tutaj faktycznie nie ma jak stąd wyjść, więc dobra. Tutaj się znowu teleportujemy. Dobra, już jedną mamy sprawę za nami. Teraz druga. Okazało się, że znajdziemy tutaj kogoś. Kto to będzie? Sami się dowiecie. Aczkolwiek nie jest to coś, czego bym się spodziewał, także...
Raczej już na pewno nie będzie tak, że przerwę nagrywanie z Let's Playa z Returninga ze względu na testy, ponieważ faktycznie teraz już jestem naprawdę daleko. Może to moja wina, bo faktycznie spodziewałem się, że szybciej jakoś będzie to spolszczenie, ale wyszło jak wyszło i no. Nie ma co przerywać nagrywania, kiedy jesteśmy już tak daleko, mamy tyle wątków powykonywanych. Chociaż oczywiście i tak sporo ich zostało, ale swoją drogą. Nie wiem, czy można określić, że jesteśmy jeszcze w połowie, tak? Myślę, nawet biorąc pod uwagę to, co zostało z podstawowego returninga, to już jest sporo, a nie wspominając o nowych wątkach, które zostały dodane 2.0, także naprawdę jest co jeszcze grać. Tutaj widzicie jakąś tam chatkę, która się buduje. A tutaj mamy maga wody. Nazywa się Odler, ale nie wiem, czy to nie jest po prostu ten. Witaj, wędrowcze, zgubiłeś się. To miejsce jest zbyt niebezpieczne dla zwykłych spacerowiczów. Nikt o zdrowych zmysłach tutaj po prostu nie przyłazi. Więc albo jesteś zgubiony, albo po prostu tutaj czegoś szukasz. I jest to coś na tyle ważnego, że jesteś gotowy za to zaryzykować swoje życie. A ty co tu robisz? Jak widzisz, żyję. Dla mnie lepszego miejsca się już nie znajdzie. Spokój i cisza. To wszystko, czego potrzebuję, a przede wszystkim z dala od ludzi. To, co kругом może być pełno orków i innych chищnych twarzy. Orków tutaj nie ma. Ich obóz jest zlokalizowany w innej części gór. Co do reszty, jakoś sobie radzę. Mimo wszystko jestem magiem. Tak ty jeszcze i mag. Magiem wody, będę dokładnym. Co to jest nowy obóz? Przykro mi, ale nigdy o nim nie słyszałem. Ja sam pochodzę z Silden. To małe miasteczko w Myrtanie. Przypłynąłem tutaj na statku, jak żeby inaczej. Dostałem wiadomość od arcymaga Ognia Koristo. Był mentorem w klasztorze Inosa, który był na tej wyspie. Co prawda było to już bardzo dawno temu. Od tego czasu minął już ponad tuzin lat. A może wiele lat? Dobra. Razem z innymi magami Ognia wyruszyłem na jeden z ich wypraw badawczych. Chcieliśmy lepiej zbadać te góry i może znaleźć tutaj coś interesującego. W rezultacie zostałem schwytany przez orków. Mogli mnie zabić, gdybym nie był magiem, ale naczelny szaman zainteresował się moją magią. To ocaliło mi życie. Parę lat później udało mi się uciec z ich obozu. Podążając przez góry, natknąłem się na to miejsce i teraz tutaj żyję. To cała historia. Ty nie chciałbyś ubrać się stąd? Tak, jak widzisz. By się to stało niemożliwe, żeby nie mógł uciec, orkowie wydłubali mi oczy. Oczywiście na początku było ciężko się do tego przyzwyczaić, nie mogłem nawet przejść 2 metrów bez niczyjej pomocy, ale przez biegiem czasu wyostrzyłem swoje pozostałe zmysły, jak słuch lub zapach.
przy okazji. Nie zrozumiałem tego ostatnio, bo chyba chodzi o to, że wspiął się na tą, że wspięliśmy się na tą górę i że wyczuł naszą obecność. Nie, lubię to miejsce, jest tutaj cicho i spokojnie. W dodatku, ocenie przez góry mogłoby być niesamowicie niebezpieczne. Bez właściwego treningu można łatwo umrzeć. Albo nawet gorzej, zostać schwytanym przez orków. Więc takie myśli nachodzą mnie coraz mniej i mniej. Co tu jest interesnego w górach? Nic specjalnego. Gdzieś na dole jest mały fort. Został zbudowany przez paladynów, którzy pomagali nas przy tej przeklętej wyprawie. Niedaleko stamtąd jest starożytne sanktuarium orków. Tam zostałem schwytany. Z dala stąd, po drugiej stronie tych gór. Ale nie radzę ci tam się wybierać, jeśli nie chcesz podzielić mojego losu. To wszystko, co wiem. Nic nie mam więcej do dodania. Co ty tu strojesz? Jesteś też ślepy, nie widzisz? Buduję sobie chatę. Tam jest z pewnością ciepło, ale nie zawsze chroni nas tu od lokalnego mrozu. Jednakże nie mam wystarczająco dużo narzędzi. Przerdzewiała piła to jedyne, co mi się udało tutaj znaleźć. A z czymś takim trudno cośkolwiek zrobić. Ja mogę dostać dla ciebie instrumenty. Mogę ci naprawdę? Cóż, w takiej sytuacji nie odmówię twojej pomocy. Potrzebuję młota, piły i nowego kilofa, by łupać kamienie. Jeśli możesz to wszystko mi załatwić, będę ci naprawdę wdzięczny. Rozkażę mnie o tej ekspedycji. Och, to było wiele lat temu. Uczestniczyło w niej kilku magów i paladynów klasztoru ognia, którzy sami zgłosili się do wyprawy. Mistrz Kolista zaprosił mnie, żeby iść z nimi w celu by pomóc im zbadać nieznaną część wyspy. Na początku odmówiłem z powodu tego szalonego pomysłu, ale Kolista był w stanie mnie przekonać, że jak bardzo potrzebują mojej pomocy i zdecydowałem się zgodzić. Przejście przez góry było naprawdę łatwe, ale gdy się tu dostaliśmy, Koristo kazał zbudować mały obóz, gdzie my wszyscy się rozgościliśmy. Później część magików wyruszyła na północ, podczas gdy reszta, włączając co mnie, zdecydowała się zbadać inną część tego terenu. Kiedy potem weszliśmy do opuszczonego sanktuarium orków. Zasadniczo mówiąc, wyglądał na opuszczony, ale w rzeczywistości było całkiem inaczej. Pewnego dnia, zaangażowany w nauki starożytnych ołtarzów tego sanktuarium, zostałem napotkany przez orków. Chociaż byłem tu ja i towarzyszyło mi paru paladynów, wynik tej bitwy był z góry przesądzony. Paladyni zostali zabici przez orków natychmiastowo, a kiedy zauważyli, że jestem magikiem, zdecydowali się mnie wziąć do obozu. I tutaj się mój udział w ekspedycji kończy. Вот новые инструменты. Dzięki. Teraz budowa chaty zajmie mi o wiele szybciej. Zejdzie mi o wiele szybciej. Weź ten magiczny zwój jako wyraz mojej wdzięczności. No i to wszystko, co możemy zrobić z tym kolesiem. Możemy jeszcze się tutaj rozglądać, tutaj czegoś nie ma, ale no, odlew. No nie wiem, czy to nie znaczy pustelnik, ale w każdym bądź razie był magiem wody, który tutaj oczywiście trafił wraz z magami wody,
magami ognia w tej całej ekspedycji do tych gór. No ale niestety nie zakończyła się ona dla niego szczęśliwie. Został zostany przez orków, oślepiony, ale udało mu się uciec tutaj zamieszkać. Także ten i tutaj żyje sobie od tego czasu. Nie interesuje go już ucieczka ani nic. Больше ничего нет. Możemy w ogóle jeszcze zobaczyć, co to nam się wpisało tutaj ten. A, po prostu mieliśmy ten. Napisane jest, napisali tutaj, że powinniśmy rzucić okiem na to całe sanktuarium wschodniej części. Aha, to nasi, no dobra. O, fajny, następny poziom. A w sumie pójdziemy w tym kierunku, co nam szkodzi. Chyba, że już to byliśmy, ale nie wiem. Chyba nie, a w sumie nie wiem. Kurde, ale naprawdę lokacja jest klimatyczna, takie pustkowie, ale zawiera naprawdę sporo takiego lore dla modyfikacji. Naprawdę niesamowite. Ciekawe, wciągające. Mam nadzieję, że spolszczenie będzie na tyle dobre, że ukaże wam całą tutaj istotę tej lokacji, że będzie tak naprawdę jeszcze lepiej niż w tej pseudoangielskiej, pseudotranslatorowej. No wiecie, pseudoangielskiej wersji, no. Także polecam. No teraz na razie spokojniej, tutaj sobie coś zbadamy te tereny. Fajnie by było, jakbyśmy poza tym Dariusem mogli jeszcze tego maga i Adelharda ewakuować stąd. Zabrać ich całą trójkę i ten. To by mi odpowiadało takie szczęśliwe zakończenie dla całej tej trójki. Chociaż nie wiem, czy Odler. Dobra, nazywamy go Odler, bo to brzmi jak jakieś imię, a nie będziemy przecież mówić pustelnik, co nie? Dobra, tutaj trzeba coś jakoś dostać. Ja wiem, że to jest pojedyncza roślina i nie powinienem, ale. O kurde. No proszę. A, no dobra.
pójdziemy do naszego przyjaciela. Ciekawe, czy pojawi się jakieś nowe opcje dialogowe. No i do tego tutaj oczywiście znajdę. Ej, ty! No, znajdę oczywiście. No, пока все. No dobra. To za musi być ten fort, o którym mówił Oddar. Znaczy, no... pustelnik. Albo to, albo tamta osada, ale skoro mówił fort... Aha, no w sumie wieża nie jest fortem, ale to wygląda jak zrujnowany fort w sumie, a nie, że jakaś zrujnowana wieża. No nie wiem, no co powiedzieć, no. Nie ma tu nic. Znaczy, wiem, że tu byłem, ale chciałem się przyglądać tak dokładnie. Teraz już tę lokację badamy dogłębnie, bo wiemy, o co tutaj chodzi, jak co działa, co mnie atakuje, co mnie ma nie atakować. Także. No proszę. Chyba trafiliśmy do tego sanktuarium. Powiedz mi, jakim cudem ty jesteś, chłopie, śmiertelny? Nieśmiertelny, naprawdę. Nie wszyscy są nieśmiertelni. To znaczy, że coś jest w tej lokacji, co sprawia, że oni są nieśmiertelni. W tym miejscu dokładnie. Więc... po prostu poszukajmy tego serca, tego... źródła tego nieśmiertelności, bo to dla mnie to jest jakaś magia po prostu. Czyżby szaman? Też jest nieśmiertelny, dobra. Posągu jako tak nie uszkodzić, nie uszkodzimy, więc... To możesz mnie tak bić, stary. Naprawdę mi to nie przeszkadza. Больше ничего нет. Dziwne, nic tu nie ma w sumie. Myślałem, że będzie jakiś artefakt, który będzie na przykład źródłem ich nieśmiertelności czy coś i chciałem być bystry, a chyba mi nie wyszło. Pytanie brzmi, jak z tego miejsca w ogóle teraz wrócić.
A, w sumie nie powinienem zapisywać. A nie, mogę z tym, bo teraz już mam. Teraz już jestem jako tako. Już nie, już się mogę wyteleportować w razie czego, ale. Lodowy młot, proszę. A chyba nie trzeba, czemu nie mogę tu jakoś wejść? O. Mam dziwny pomysł, może się uda, może nie. A gdzie tam? Myślałem, że to jest jakiś magiczny łot, którym po prostu rozwalę ten ścianę, ale. Na co ja liczyłem? Że sprawdzimy tutaj jeszcze raz się ten. Nie ma to jakiegoś przycisku. A masz. Szkoda. Jednak nie jestem tak bystry, jak mi się wydawało. Chociaż. A co to ma być? A, szkoda. Chyba tutaj nic nie ma, dobra. Się tutaj rozglądnijmy, a jak tutaj nic ciekawego nie będzie, to się cofniemy po prostu. Byliśmy tu, co nie? Tutaj był ten cały lodowy młot, także. Ta, go. To byliśmy tutaj. Byliśmy tu. Teraz tutaj. To zaznaczenie nam nic nie ma. Tutaj nic nie ma? Nie ma, to jeszcze tutaj. Chyba, że już byliśmy, ale raczej wątpię. Na tu byli ci orkowie. Sprawdzimy wszystkie trzy strony. Nie wiem dlaczego są nieśmiertelni, ale pewnie jest ku temu jakiś powód. Tam niczego nie. Dobra, teleportacja.
No i zapiszemy od razu. Jak coś, to poszukamy tej lokacji, bo ja znowu nie wiem, jak tu trafić, także... Ja, tutaj w ogóle nie... Albo... A tu tylko jest ten do wyjścia z lokacji. Dobra, to jest ten głupi fort znowu. O, ta orientacja z tym klanem orkowym to jest po prostu mnie masakra jakaś. Kajtuje. Widzicie, kogo zostawiłem? On tak nie może sobie być na wolności. Ничего нет. Dobra, to starczy w tym odcinku na tyle, potem będziemy szukać dalej, także liczę na to, że się wam podobało, trzymajcie się, na razie.